Radości z kibicowania życzy producent Termano. Termoizolacji klasy A++. Dzień dobry, pani poseł. Czekamy na wasze odpowiedzi. W Onet wiem, dowiemy się, jakie jest wasze zdanie na ten temat. A już teraz wracamy do tego, co dzieje się wokół nas, bo dzieje się sporo. Bardzo dużo. Dzień niestety, dobry. Niestety. Monika Rosa, Nowoczesna. Dzień dobry państwu. Dzień dobry, witam gorąco. Przed chwilą o sądach najwyższych. No a teraz kolejna ważna, bardzo ważna rzecz, bo Sejm przypomniał sobie o obywatelskim projekcie Zatrzymaj aborcję. No i dzisiaj komisja sejmowa ma się tym projektem zajmować, no i w związku z tym ogólnopolski strajk kobiet postanowił, że na ulicę trzeba wyjść. Tak, to prawda. Czy niestety komisja sobie przypomniała o tym. Myślę, że Kaja Godek była w tym bardzo aktywna, przychodząc na komisję, wykorzystując kolejnych posłów, którzy zgłaszali wnioski o to, żeby tę ustawę procedować. No ja mam nadzieję, że dzisiaj na komisji albo ona zostanie odrzucona, albo przynajmniej zostanie stworzona podkomisja, która przedłuży proces procedowania tego projektu ustawy, który naprawdę jest barbarzyński, który naprawdę godzi w godność, życie, prawa kobiet. I na pewno te czarne protesty, które odbywały się w Polsce, te tysiące, setki tysięcy kobiet, mężczyzn, które wychodziły na ulicę, pokazały bardzo mocną siłę sprzeciwu wobec takiego przedmiotowego traktowania kobiet. Bo dlaczego nagle pojawia się ten projekt ustawy? Dlaczego znowu nasze prawa, nasza godność, nasze zdrowie i nasze życie mają być elementem handlu? Handlu z Kościołem, bo episkopat oczywiście ma na ten temat zdanie. Handlu z prawicą, handlu z ludźmi, którzy są przeciwni ustawie o IPN-ie znowelizowanej. Więc znowu nasze prawa są dla prawicy tylko i wyłącznie elementem jakiejś takiej wymiany. No szkoda, że Kościół tak na marginesie przy okazji protestuje pełnosprawnych w Sejmie jakoś taki aktywny nie był. I dopiero po bardzo długim czasie coś napomknął na temat tego, co tam się działo. No, Kościół jest aktywny tylko chyba w tych momentach, kiedy ma jakiś interes, bo ani w sprawie uchodźców nie był aktywny specjalnie. Jeśli mówimy tutaj o ochronie zdrowia i życia, zacznijmy od tych, którzy żyją. Zacznijmy od dzieci, które uciekają ze swoimi rodzicami z kraju objętego wojną, gdzie są bombardowania, gdzie są gwałty, gdzie są mordy, które uciekają przed głodem. Zacznijmy od dzieci, które nie są w stanie samodzielnie żyć, od osób z niepełnosprawnościami. Jakoś tutaj Kościół nie wykazuje empatii, nie wykazuje zaangażowania, nie pisze do polityków, tak jak nie apeluje do polityków, tak jak teraz episkopat, żeby się w końcu zajęli tymi sprawami, żeby w końcu otworzyli swoje serca. A o ile dobrze się orientuję, mieszkamy w kraju świeckim. I zaangażowanie Kościoła. No właśnie, zaangażowanie Kościoła jest delikatnie mówiąc zbyt mocne. No, nie będę tutaj używać jakichś sformułowań. Więc, ale na chwilę to zostawiając, bo pani też jest w tej komisji, która dzisiaj o godzinie 16, tak, rozpocznie swoje posiedzenie. Ale tak sobie myślę, bo sporo zamieszania wyniknęło przy tym projekcie i także przy projekcie obywatelskim Ratujmy Kobiety, jak dobrze pamiętamy, w styczniu bodajże. Tamten projekt został odrzucony. Niestety także częściowo głosami albo głównie Platformy i Nowoczesnej i sporo zamieszania wokół tego było. A część posłów PiS, jak Jarosław Kaczyński, o czym też było głośno, było za tym, żeby ten projekt był procedowany dalej. Czy w związku z tym liczy pani na to, że on faktycznie dzisiaj ma szansę być jednak odrzucony, o czym wcześniej pani wspomniała? Myślę, że chyba bardziej będzie ten proces przedłużany. Pewnie podkomisja, pewnie kolejne opinie, tak żeby z jednej strony nie zaostrzyć tej ustawy zbyt szybko, mam nadzieję, że w ogóle w tej kadencji, a z drugiej strony dać jednak takie poczucie ludziom, którzy zbierali podpisy i tej skrajnej prawicy, że coś się dzieje z tym projektem, że niby tej PiS wywiązuje się z zobowiązań wyborczych. W Sejmie są jeszcze dwa inne projekty ustaw dotyczące aborcji. Jeden to jest projekt ustawy autorstwa Nowoczesnej, który jest wzorowany trochę na prawie niemieckim. Mówi także o edukacji seksualnej, liberalizuje prawo aborcyjne. I drugi to jest dokładnie ten projekt, który został odrzucony. To było ogromnym błędem, także głosami opozycji, czyli projekt Ratujmy Kobiety. I te dwa projekty nie doczekały się jeszcze czytania. Z pewnością one w tej kadencji Sejmu nie przejdą. Natomiast każdy taki projekt, czy o liberalizacji prawa aborcyjnego, dotyczący praw kobiet, praw człowieka, dotyczący równości małżeńskiej czy związków partnerskich, jest przyczynkiem do debaty.
i daje możliwość i w mediach, i w debacie sejmowej wytłumaczenia argumentów, powiedzenia, jakie są fakty, jaka jest prawda, i odkłamania tej takiej bardzo silnej narracji prawicy. Bo niestety przez ostatnie wiele lat daliśmy sobie odebrać język. I mówimy o nienarodzonym życiu, o niewinnych, krzyczących płodach. Czy to jest wszystko urągające zdrowiu i życiu kobiety po prostu? Mm-hmm. Zwłaszcza, że tak jak pani mówi, ten głos jakoś dominuje, mam wrażenie, w takim życiu społecznym, co jest dość zaskakujące, biorąc pod uwagę wszystkie sondaże, które mają miejsce. I ostatni był bodajże w maju przeprowadzony i to był chyba sondaż, spojrzę na ściągę, Ibrisu dla Rzeczpospolitej, on był chyba w maju, gdzie większość Polaków jest za tym, żeby nie zmieniać nic w tej ustawie. I spory odsetek jest za liberalizacją, tylko 8,5% badanych jest za zaostrzeniem. Czyli nie podoba nam się to, co projekt Zatrzymaj Aborcję chce wprowadzić. A mimo wszystko, faktycznie, tak jak pani powiedziała, pani Kaja Godek ma taką siłę przebicia, że ten projekt cały czas wraca i gdzieś tam po dłuższej przerwie znowu będzie procedowany. No, niestety jest tak, że oczywiście Polki, Polacy, ponieważ dotyka bezpośrednio ich życia, ich zdrowia. To może spotkać każdego z nas, takie podjęcie takiej decyzji. Każda kobieta, czy też każda para, która taką decyzję chce, czy musi podjąć, ma inne motywacje. I tak naprawdę nie jest naszym interesem wnikanie w nie. Jedne kobiety przeżywają tę decyzję bardzo trudno emocjonalnie. Dla innych jest to po prostu decyzja. Mhm. Tak się po prostu dzieje. Natomiast rzeczywiście no, nastrój społeczny na szczęście jest taki, że pewnie to prawo zostanie zliberalizowane. Tylko dlaczego my znowu musimy walczyć o to na ulicy? Dlaczego znowu musimy pokazywać, że kobiety mają prawo do tego, żeby być traktowane na równi z innymi? I że nie chcemy, żeby nam ktoś do macicy zaglądał, mówiąc kolokwialnie. Znaczy, po prostu chcemy normalnie żyć, tak? Chcemy być traktowane jako równoprawne jednostki. I niestety cała ta dyskusja, całe to zakłamanie języka, zaangażowanie Kościoła. Kościół jest zaangażowany dlatego, że może. Dlatego, że politycy mu na to pozwalali przez wiele lat, wprowadzając religię do szkół, wrzucając się na świadectwo, kompromis tak zwany aborcyjny. Czy to nie był kompromis z nami kobietami? To był kompromis między Kościołem i facetami, którzy siedzieli. Zresztą na przykład... Zresztą myślę, że książki, podręczniki i też jakby sposób nauczania przez Kościół i ustawiania roli mężczyzny i kobiety chociażby w rodzinie też robi swoje, ale prawda? Kto jest dla nas wzorem? Wzorem jest dla nas Dziewica Maryja. Tak, dziecko rozpoczęło się od jakby bez aktu seksualnego. No, w taki sposób nas wychowano, że ciało jest takim terytorium zakazanym, że mamy się go wstydzić, seksualność jest czymś niedobrym, czymś obcym. Kościół od lat głosił przecież opinię, że ta kobieta jest tą grzeszną, tą brudną, że to jest zawsze wina kobiety. Ale tak naprawdę te wszystkie nauki Kościoła nie biorą się z Testamentu Nowego czy Starego, tylko w połowie XIX wieku paru mężczyzn zebrało się i ustaliło, że aborcja jest złem i jest grzechem. Ale kiedyś przyjmowali pojęcie Arystotelesa, że płód jakby zyskuje duszę, męski po 40 dniach, a kobiecy po 80 dniach. Więc trochę jest tak, że to jest wszystko dla nich kwestia umowna, ale ona realnie wpływa na nasze zdrowie i życie. Brak edukacji seksualnej w szkołach, nie rozmawianie w ogóle o tym z nastolatkami. I dlatego ja tutaj sobie pozwoliłam wziąć takie dwie książki. No właśnie, miałam pytać o nie. Cóż to takie? Bo to są bardzo ważne książki. Jedna książka to jest duża książka o aborcji Katarzyny Bratkowskiej i Kazimiery Szczuki, która naprawdę w bardzo fajny, przystępny sposób i dla nastolatków, dla nauczycieli, i dla rodziców mówi, jak rozmawiać o aborcji. Czym jest aborcja, czym nie jest aborcja. I to jest trochę taki podręcznik, który powinni czytać wszyscy, dlatego, żeby nie dochodziło do tragedii. A druga książka to jest Odzyskaliśmy prawo do aborcji. I to jest książka, która mówi o tym, że nie mamy się czego wstydzić. Że nasze decyzje jako kobiet, jako jednostek myślących, pracujących, decydujących o sobie, to nie są powody, dla których mieliśmy się wstydzić. A my się ciągle tego prawa decyzji po prostu wstydzimy. Nauczyli nas wstydu. Ale myślę, że też trzeba rozróżnić podejście do aborcji w dużych miastach, gdzie ta świadomość jednak jest troszeczkę inna niż na przykład na małej wsi, gdzie nie wiem, co powiedzą sąsiedzi, ja nic takiego zrobić nie mogę i tak dalej, i tak dalej. I tych argumentów przeciwko chociażby, nawet jeśli jest ta wiedza matki przyszłej, że płód jest nie wiem, urodzi się upośledzone dziecko i tak, czy niepełnosprawne i tak dalej, i tak dalej. Nie może z tym nic zrobić ze względów na to, co dzieje się wokół, na środowisko po prostu.
jest oczywiście kobiety, które są w dużych miastach. Jak takim kobietom pomóc? Kobiety, które są w dużych miastach, które mają pieniądze, łatwiej sobie poradzą. No właśnie. Bo wyjadą za granicę, bo zamówią sobie przez internet tabletki, które umożliwią im dokonanie wczesnej fazie rozwoju płodu, aborcji. Natomiast no, kobiety z mniejszych miejscowości są narażone na podwójny ostracyzm. Z jednej strony często jest tak, że na przykład te dzieci niechciane, które się rodzą, są wynikiem gwałtu, są wynikiem przemocy, że nie mają się do kogo zwrócić o poradę, że nie są dokonywane badania prenatalne, które choćby dałyby szansę podjęcia decyzji. A już nie mówiąc o wpływie kościoła, wpływie takiego patriarchalnego społeczeństwa na zdrowie i życie kobiety. Jest bardzo takim symbolicznym gestem Beaty Szydło, że gdy była w Zakopanem, to poparła radnych, którzy opowiedzieli się przeciwko wdrożeniu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Mhm. I jakby aborto jest tylko i wyłącznie jednym z elementów odbierania nam kolejnych praw. Ale nie wdrażanie konwencji antyprzemocowej, ale brak edukacji seksualnej, brak dostępu do tabletek antykoncepcyjnych, jakby stereotypowe patrzenie na kobiety jako tą podległą, jako tą gorszą, decydującą o sobie. Odbieranie nam prawa właśnie o decydowaniu o naszym zdrowiu, o naszym życiu. To z tym spotykamy się na co dzień. Mhm. To ma realne skutki dla nas, dla naszych praw, ale też ma realne skutki społeczne i ekonomiczne. Mhm. A dlaczego według Pani Prawo i Sprawiedliwość i rządzący cały czas właśnie próbują cofnąć nas do średniowiecza po prostu? Właśnie w dziedzinie naszej seksualności, decydowania o swoim życiu i o tym wszystkim, co Pani nawet przed chwilą wymieniała. Łatwiej kontrolować taki naród, który nie wiem, nie ma wiedzy. Z pewnością łatwiej jest kontrolować grupę osób, która nie ma świadomości swoich praw. Znaczy ta ogromna propaganda, która idzie przez telewizję publiczną, przez prawicowe różnego rodzaju media, no ona po prostu otumania, ona ogłupia. Jeśli nie ma się jak skonfrontować faktów, po prostu można w nie uwierzyć. Chciałabym powiedzieć, że to jest tylko i wyłącznie wina polityków PiS-u. Ale ustawa, która obowiązuje obecnie, nie jest realizowana tak naprawdę, co wykazała Federa w swoich raportach, nie została zliberalizowana przez kolejne ekipy rządzące. Nie wdrożenie konwencji antyprzemocowej, kolejne ekipy rządzące. Brak edukacji seksualnej porządnej w szkołach, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia ostatnich 2 czy 3 lat. Bardzo silny wpływ kościoła na prawo, które jest w Polsce stanowione, to są kolejne ekipy rządzące. Więc to jest trochę tak, że zawsze nam mówiono, że kwestia aborcji, związków partnerskich, równości małżeńskiej to jeszcze nie teraz, to później, bo są ważniejsze sprawy. Bo się drogi budują, bo się stadiony budują, bo trzeba z PiS-em walczyć. Tylko kurczę, dlaczego nasze prawa zawsze muszą być spychane? Jesteśmy połową społeczeństwa. Mhm. Wspomniała Pani o tych związkach partnerskich. Tak sobie myślę, że też jest to bardzo ważny temat, który gdzieś jest kompletnie spychany na margines. Czy według Pani jest szansa, żeby do niego wrócić w najbliższym czasie i żeby tutaj jakiś przełom nastąpił? Jeżeli chodzi o kwestie prawne oczywiście. Mhm. W sobotę byłam na marszu w Rzeszowie. Pierwszy marsz równości, który odbył się na Podkarpaciu. I to był wspaniały, piękny, kolorowy marsz. Było bardzo dużo narodowców, ale policja wywiązała się z swoich obowiązków. Natomiast to pokazuje, że zmienia się społeczeństwo. Będzie w sobotę marsz w Opolu, w niedzielę w Częstochowie. Badania pokazują, że coraz więcej osób, Polaków rozumie potrzebę sformalizowania, czy też wyjścia z szarej strefy par jednopłciowych. Osób z społeczności LGBT w Polsce są 2 miliony. W takich związkach jednopłciowych wychowuje się około 50 tysięcy dzieci. I to są rodziny, jakby których prawo nie widzi. Jakbyśmy zamknęli oczy, udawali, że ich nie ma. I to są realne, prawdziwe nieszczęścia ludzkie. My złożyliśmy projekt ustawy o związkach partnerskich, który jest pierwszym krokiem do równości małżeńskiej. I ja wiem, że on w tej kadencji Sejmu pewnie nie przejdzie. Mhm. Ale zmiana społeczna, która się dokonuje, debata, która się dokona, to, że my z tym projektem jeździmy także po małych miejscowościach, odpowiadamy na wszystkie trudne pytania, a często taka niechęć do związków partnerskich czy do równości wiąże się właśnie z niewiedzą. Ludzie pytają, no ale jak to jest, ten podział ról? Tłumaczymy, że to nie jest tak, że kobieta zawsze musi gotować, a mężczyzna to chodzi z dziećmi w góry. Że jakby te role coś zmieniają, to jest tylko to, w jaki sposób my sobie te role podzielimy. Że dzieci wychowywane przez takie pary wcale nie będą lesbijkami czy gejami, bo inaczej pary heteroseksualne gdyby nie wychowywały gejów czy lesbijek. I na takie trudne pytania po prostu odpowiadamy. Ludzie nie boją się ich zadawać i zmieniają swoje nastawienie. I tak samo jest z prawami kobiet, tak samo jest z przemocą, właśnie z równością małżeńską.
Po prostu trzeba rozmawiać, trzeba o tym opowiadać, trzeba tłumaczyć. Myśli Pani, że taki protest kolejny, jaki będzie miał miejsce dzisiaj, po czarnych protestach, przynosi jakieś efekty? Bo z mecenasem Dibła rozmawiałam kilka minut temu o tym, bo cały czas powtarzał i zachęcał do tego, żeby wyjść na ulicę, żeby zamanifestować, żeby pokazać to wsparcie dla tego, dla sędziów i dla tego, co się dzieje w Sądzie Najwyższym i tak dalej. I tak się cały czas nad tym zastanawiam, że to jest bardzo ważne pokazywanie przez nas Polaków i ta mobilizacja wspólna i tak dalej, że coś nam się nie podoba, ale jakie to w praktyce ma przełożenie? Bo wychodzą naprawdę tłumy ludzi, kobiet na ulicę, mówiąc: zostawcie w spokoju, tak jak wcześniej powiedziałam, nasze macice, to jest nasze życie i do nas należy decyzja, co chcemy robić ze swoim ciałem. A w praktyce no przełożenia to nie ma tak naprawdę. Co musimy zrobić? Ile tysięcy ludzi musi wyjść na ulicę, żeby ten głos narodu dotarł tam, gdzie powinien? Przede wszystkim najwięcej, ile można osób musi pójść do wyborów. Najpierw wyborów samorządowych, później Parlament Europejski, później parlamentarny. I zagłosować na te partie, które odpowiadają ich poglądom. Które będą mówiły o prawach kobiet, o praworządności, które będą chciały przywrócić ład w Polsce, które będą mówiły o związkach partnerskich i po prostu pójść do wyborów. Nie mówić sobie, że nasz głos się nie liczy. Każdy głos w tych wyborach będzie ważny. Władze samorządowe to będzie taka pierwsza trochę batalia, można powiedzieć. Natomiast i prezydenci miast, i rady, i sejmiki mają realne możliwość wpływania na nasze życie. Także w tych aspektach dotyczących dostępności do usług medycznych, dla kobiet w szczególności, także kwestii zajęć antydyskryminacyjnych czy edukacji seksualnej w szkołach, także kwestia na przykład współpracy z Strażą Miejską, która będzie monitorowała czyny z nienawiści dotyczące, nie wiem, osób innej płci, tożsamości płciowej, orientacji seksualnej. Więc tego wszystkiego możemy od samorządów wymagać. Możemy wymagać od nich tego, żeby wprowadzili kartę równości kobiet i mężczyzn w życiu publicznym. Tylko musimy chcieć i się interesować. I oczywiście historyczne wybory parlamentarne, bo to one zdecydują, czy przez kolejne lata będziemy kształtowani tak naprawdę przez media publiczne, przez władze na takiego człowieka, którego Jarosław Kaczyński sobie wyobraża. Czyli białego, katolika, z jasnym podziałem ról kobiety i mężczyzny, z obowiązkiem rodzenia dzieci, bo przecież o to chodzi, z niedostępnością usług na wysokim poziomie medycznych, z brakiem edukacji seksualnej w szkołach. Więc to jest trochę tak, że musimy spojrzeć na takie pytanie, czy chcemy żyć w Polsce otwartej, europejskiej, czy jednak musimy sobie wszystko nam jedno i do tych wyborów nie pójdziemy? Tak sobie jeszcze myślę na koniec, że tak jak wspomniała Pani przed chwilą, ten obowiązek rodzenia dzieci i nawet to, o co walczą niektórzy, czyli rodzenia dzieci, które będą niepełnosprawne, upośledzone i zależne od innych przez całe swoje życie. Jak to się ma do tego, że tej pomocy potencjalnie takim osobom się nie udziela, co jeszcze wracając jeszcze raz do tego, co działo się w Sejmie i do protestu rodziców i osób niepełnosprawnych. Bo z jednej strony ten nacisk cały czas, że masz urodzić, niezależnie od tego, w jakiej kondycji psychicznej i fizycznej twoje dziecko będzie, a jak przychodzi co do czego, to pomocy brak. Widać po prostu władz nie interesują żywe dzieci. Natomiast jest niestety tak, że dzisiaj wchodzi w życie ustawa, którą PiS starało się rozwiązać problem protestu w Sejmie, którego oczywiście nie rozwiązuje, bo nie da realnej możliwości pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Natomiast, żeby pomóc, żeby było mniej aborcji, po pierwsze edukacja seksualna, po drugie antykoncepcja i po trzecie możliwość przez kobiety podjęcia decyzji w warunkach komfortowych, bezpiecznych, i danie możliwości realnego, godnego wychowania dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością. Bo to jest praca na całe życie. A obecny system tego niestety nie gwarantuje. Nie gwarantuje pieniędzy, nie gwarantuje godnego życia, ani dla opiekunów, ani dla tych dzieci. Bardzo dziękuję Pani Moniko za to spotkanie. Trzymam kciuki za dzisiejsze posiedzenie komisji. Aby się udało. Aby się udało i oczywiście zachęcamy wszystkich. Ogólnopolski strajk kobiet, protest przed Sejmem. O 16. O 16 się zaczyna. Kto może, kto w stolicy, to zapraszamy. A później pod Sąd Najwyższy o 19. Absolutnie, tak. Do zobaczenia. Dziękuję ślicznie. Miłego dnia. Dziękuję bardzo.